Cześć, jestem Filip, to mój brat Kuba. Cześć. Znaleźliśmy fajne cukierki w sklepie Piotr i Paweł i dzisiaj Wam je przedstawimy. No, więc tak, cukierki te są głównie z USA. Dotąd wszystkie są z USA, tylko te dwa pudełeczka są z Japonii. Za chwilę będziemy je wszystkie testować. Na początek będziemy testować Pop-Tarts. Pomóż ci. No. Może zrobimy tak, że zjemy tylko jednego. Tu są, wszystko są dwa. Więc wystarczy dla całej rodziny. Tak. Zanim zje jedna osoba wszystkie. Dobra, to ułap sobie Filip trochę i testujemy. Bardzo dobra. Bardzo dobra. Świetne są. I bardzo dziękuję. Ja zawsze uwielbiałem Pop-Tartsy. Dobra, Filip, teraz zamieniamy się. Ja ułamuję sobie trochę twojego, a ty trochę mojego. Jak wszystko czekoladowe to jest. Pycha. To trochę jak Nutella. No taka lepsza Nutella. Dobre, dobre. Ale nie czuję smaku teraz. Bez zmiany, dobre. No. Taki dżem truskawkowy. A które wolisz, Filip? Gdzie się bardziej smakują? Według mnie te. No. Te są świetne. Więc według nas najlepsze są te. Teraz będziemy testować paluszki prosto z Japonii. Jakbyśmy nie mieli w Polsce paluszków. Dobra, Filip. Więc tak, to są o smaku słodkiej kukurydzy, a to jest ostre chili. Dobra, Filip. Otwieramy i testujemy. Ładnie zapakowane, nie? No. Polecamy. Wyjmiemy sobie Filip po jednym. Na te uwagi, bo to są ostre podobno. No dobra. Według mnie to smakuje bardziej jak ostra zupka chińska, a nie chili. Albo po prostu wszystkie zupki chińskie są jak chili. Nie wiadomo. Dobra. Filip, spróbuj teraz mojego, proszę. Ja sobie wezmę swoje. To jest dobre. To są bardzo słodkie za to. No ciekawy smak, nie powiem. To smak jak kiełbasa. Kiełbasa? Jak kiełbasa? Jak zupka chińska. Kiełbasa! Ewidentnie zupka chińska. No. Ale dla mnie kiełbasa. Ale konsystencja ma jak polskie paluszki zwykłe, nie? No. Mówię sobie, wystarczy... Uwaga! Mam pomysł, jak zrobić takie paluszki w Polsce. Bierzesz paluszki ze sklepu, bierzesz zupkę chińską, posypujesz zupką chińską. Paluszki gotowe, mamy takie paluszki. Chcecie zrobić w domu? Proszę. Super. Teraz będziemy testowali nercy. Te są o smaku arbuza i wiśni, a te o smaku maliny i tropikalnego punchu. Filip, otwieramy i jemy. To są takie małe kamyczki, które podobno są bardzo chrupiące. Nigdy nie próbowaliśmy, ale mam właśnie zamiar. Co nie? O, zobacz Filip. No co? Musisz wyrwać to z góry i pociągnąć z boku. O tak, pociągamy i mamy dwie komory. W jednym jest arbuz, a w drugim jest wiśnia. Ja na razie spróbuję arbuza. Albo jednego i drugiego. Bardzo chrupiące. Zobacz. O tak. Nie da się. O! Ale chrupiące. Kwaśne. Zaś tu zepsułeś, Filip. A ewidentnie. O, czekaj. Zobacz. O, nareszcie. Dobra. Proszę, nasyp sobie troszkę. Tak nawet bokiem. Ja sobie wezmę więcej, bo to jest naprawdę dobre. Super. Mama będzie zła. Na mnie też. Dobra, nie bardzo. Mama nie widziała, mamy nie ma w pokoju. Ale dobre, nie? No dobre. Ja znowu świetne. Właśnie. To są twoje? Jakie są? No. Moje to jest taki
Arbuz? No nie wiem. To jest arbuz. Ale taki jakby. Nie. Ale bardzo dobre. Takie jabłko. Mhm. Smakuje jak... Czerwone? Nie, były takie cukierki. Mm. Pezy, pamiętasz? One dokładnie tak smakują. To są pezy. No. Takie, były takie pastylki małe, co się wyciągało z takich pojemniczków, dozowników. Ok. Że to są jeszcze moje. A. No bo... O, zakrusiłem się jednym, ale nie powstrzymałem, żeby... Oj, mama będzie zła. Więcej. No, Bardzo zła. Ale dobre są. Poczęstuję małe, też tak zrobi pewnie. Tak. Filip. Żeby bardziej się rozsypać nie dało. No. No, to jak wyceniasz, które wolisz? Te czy te? Tu mamy arbuz i wiśnia, a tu mamy malina i tropikalny punch. Czyli to jest taki malina smak. I tropikalny punch. Dobra. No to są naprawdę mega. Polecamy. Filip. Po posłuchaniu wszystkich nerwów z podłogi możemy zacząć test kolejnych cukierki. To są cukierki Mike and Ike. Nigdy ich nie próbowaliśmy. Na szczęście są trochę większe niż nercy, więc tak łatwo się nie rozsypią. Dobra, otwieram Filip. Będziemy testować. Dobra. O. Ty to otwórz, bo no tak. Jest tylko... Przypomnę, że mamy tutaj smaki. Wiśnia, cytryna, truskawka, limonka i pomarańcza. Dobra, Filip. O, fajnie to wygląda. Zobaczcie. O, okej. Okay. Zasypię sobie trochę. Fajnie. Ja spróbuję pomarańczy. To są bardzo są żylowate. Klejące. No, klejące. Niedobre dla mnie, bo ja mam oparte zęby. Trochę się boję. No ale dobra, czego ci nie robi dla YouTube'a? Powiem, że bardzo dobre. No. Czuć rzeczywiście owoce. Czuć owoce. Smakują jelly beansy. No, trochę smakuje, rzeczywiście. Mają bardzo podobną konsystencję do jelly beansów. I są bardzo, bardzo soczyste. A? Bardzo soczyste. No, smakują. Bardzo dobre. Mi też. Więc tak, dajemy okrejkę. Na następne cukierki, czyli warheadsy, przygotowaliśmy szklanki wody, ponieważ podobno są one bardzo kwaśne. Mamy zamiar to przetestować. A ja chyba nie będę ich jadł, ale to zależy jak będą smakować. No, ja przetestuję. Nie jedne złe cukierki w życiu jadłem, na przykład jelly beansy, te niedobre. Powiedz mi, jeśli to jest dobre, okej? Trochę chyba... otworzyły się od dołu, tak też można. O, zobacz, to są takie saszytki. A i powiesz mi, czy mamy... dobre? Tu mamy różne smaki. Za chwilę wam je wszystkie przedstawimy. Wyciągniesz wszystkie? Dobra, wyciągamy. A dobra. No właśnie, dobra. Czyli jakie tu mamy? Mamy tylko dwa smaki. Mamy smak tak, mamy jabłko zielone i mamy też arbuza. Dalej mamy wiśnie i mamy też malinę. No dobrze, próbujemy. Ty pierwszy. Dobra. Bo ja nie wiem, jakie są. Życz mi powodzenia. To może być naprawdę hardkorowe. Jesz? Co, ja mam jeszcze próbować? Ale się boję. Ej, naprawdę, ja się teraz boję. Bo to podobno jest bardzo kwaśne. Kwaśne? Dobra, trochę nam się atmosfera tutaj odchodziła. Co to jest? Pastylka. Nie rób tego! Poszalałeś? Pastylka wygląda tak. No będzie jak tabletka duża. O! Fajne? O! 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 O!
jest minimalnie kwaśne. Tylko trochę. O nie, nie, nie. Czemu dla ciebie to jest kwaśne? Jak to nie włożyłem tego do buźka. O mała. Boli mnie tutaj. Może w tym czasie? Przedstawię wam, jak to wygląda. Tak. Masakra. Ogólnie bardzo kwaśne, muszę powiedzieć. Co to? Sężetki po dwie pastylki. To jest okropnie kwaśne. Ale trzeba spróbować wszystkich. No to testujemy dalej. Powiem tak. Rzeczywiście są dosyć kwaśne. Nawet bardzo kwaśne. Są fajne. Filip, powinieneś to zjeść. Zdecydowanie. Jak dasz radę. Dobra, ja testuję. Z proszek. Aha! Czyli już drogi mały proszek. Mama nas znowu zabije. Jak nie nercy, to jakiś proszek. Dobra. No, jak się. Ja spróbuję sobie na paluszek. Uuuu! Nadal cały. Powiem tak. Proszek jest znacznie gorszy od pastylek. To nieprawda, jest pycha. Jak pycha! Jest okropny! Ja? Filip, to jest jeszcze kwaśniejszy niż cytryna. On chyba nie czuje kwaśnego. Zepsuty jest jakiś czy coś. Wiesz, to jest takie kwaśne. Tego się nie da jeść. Ogólnie nie polecamy tych. Znaczy ja nie polecam. Filip polecam. Dobrze, ale trzeba spróbować. Ja bardzo polecam. Jeszcze trzeba spróbować drugich. Na drogę sobie wezmę moją jeszcze pastylkę do końca. Co? No, tak. Nie tego nie trzeba. Zażyję. No. A, i proszę, no, bardzo żyjemy. Polecam. Proszek polecam. Okej. Okay. A te? Kuba? Kuba, a te? Halo, te? Te nie musisz. No to ja spróbuję. Dobra. Świetny pomysł. Dzięki. Dobra. Dobra. A ty chcesz... Idziemy dalej? Ja nie idę ty dalej. Ty nie mogę. No, opadam na zęby. Ale raz się żyje. O, jednak mogę. To są... chili gips, czyli takie galaretki małe. Okropnie kwaśne. No faktycznie kwaśne. Ale są bardzo smaczne, powiem wam. Da się. Dla mnie proszek jest bardzo smaczny. Dla mnie proszek jest bardzo smaczny. I właśnie... Mama mnie zabije. Nas wszystkich. Filip, jeszcze gorzej. Dobra, ogólnie bardzo dobre, bardzo kwaśne, okropnie kwaśne, strasznie kwaśne, więc Filip, polecamy? Aha. Dobra, no to wystawiaj okejkę, jest naprawdę dobre. Najbardziej to proszek. No co, dajmy okejkę, nie? No, pycha. A że nie próbowałam rzeków. A właśnie. Jeszcze. No a jeszcze. No jak jest jeszcze rzeki? Bez smaku. Jak to? Filip jest zepsuty. Ewidentnie. Nie wiem, proszę jakiegoś lekarza, który się zajmuje językiem czy coś. Bo to niepokojące trochę, Filip. Co? Dobra, kończymy. Bardzo dobre, bardzo kwaśne, polecamy. Najlepszy proszek. Próbujcie tylko proszek. Tak, spróbujcie tylko proszek. I wszystko spróbujcie. To bardzo dobre. Mam nie. Świetne. Idealne normalnie. Ale uważajcie na mamę. Uważajcie na mamę. Dokładnie. Bo jak wysypiecie ten proszek, to może być trochę słabo. No dobra, to kończymy. Dobra, cześć. Mama przyszła, zobaczyła cały bałagan i powiedziała, że nie jest aż tak źle. Bywało gorzej.
Więc przetestujemy teraz fasolki różnych smaków. To mamy fasolki Harry Potter, Bertie Boots. Więc tak, w tych fasolkach możemy znaleźć między innymi smaki takie jak gluty z nosa. Uwaga, pieprz, wymiociny, albo na przykład dżdżownice. A w tych minionkowych, tak samo o jelly beansach, o różnych smakach, możemy spotkać pierdy minionka, banana, o dobry jakiś, zdechłą rybę i możemy spotkać też ser, który spleśniał, prawda? Spleśniały ser. Dobrze, to Filip, testujemy. Tylko, że muszę coś powiedzieć. Bo ja nie będę jadł jedno. Dlaczego takie dobre mi... Pierdy minionka nie chcę spróbować. Ja chcę spróbować, jak smakuje pierdy minionka. No dobra. To jest mój chyba ulubiony smak. Będziesz tylko mówił... Dobra, Sofie, otwieraj swoje... No to ja otwieram tylko, ale no wiesz. Dobra, więc tak. Ja wylosuję sobie jedną fasolkę. Mamy tu albo dwie fasolki, więc tak. Spróbuję sobie najpierw tej. Weźmiemy fasolkę taką. Więc tak, według naszej legendy powinien to być miód z ucha. Testujemy. Fu. Nie jest on najlepszy. Dobra, trzeba wywalić, bo nie jest on najlepszy. Ale wracamy do naszych testów. Super. Fajny? Okej, dalej. Dobra. Śmiedzi. Nie da się tego otworzyć. No. Nie. Musimy przywieźć. Śmierdzi. Okropnie. Dobra. Ja piję powietrze. Jak ty możesz tego wąchać? Tak śmierdzi tutaj. Nie! Jak to się otwiera? Nie wiem właśnie. Idę po nożyczki. Szybko. Ja to chciałem... Mamy nożyczki, otwieram. Jak tu jedzie. Zresztą śmierdzi. Dobra, więc tak. Dobra, wysypiemy sobie. Przykładowo. Tak tu je. Je. Dobra, chowamy nożyczki. Dobra, pip. Przeczytasz mi, co to jest? Okej. Okay. To chyba. Jest tak, w tym możemy spotkać... O, super! Spleśniały ser, albo... Nie, spleśniały ser. Bliżej nie jest identyfikowane fasolki. Tak naprawdę to jest glut z nosa, albo... gruszka. Gruszka. Dobra. Przynajmniej tyle. To są gruty z nosa, panie. Dobra. Odsuniemy to. Na wszelki wypadek. Dobra. Testujemy Harry'ego Pottera. Do tego legendy. Czy to nam się pomieszało? I... Dobra. Trudno. Według legendy to powinno być tutti frutti. To powinno być dobre. Albo nie. Mama mówi za kadru, że to nie jest czego. No to... A, widzę! Tutti frutti, ale też tutti frutti. Albo śmierdzące skarpetki, testujemy. O fu. O. Dobra, gruszki, zabiło cały smak gruszki. Zdecydowanie nie polecam jeść skarpetek starych. Naprawdę nie polecam. Więc tak, według mnie na razie dajemy okropne. Nie próbujcie, wyrzućcie do kosza. Za okno. Proszę, pozbądźcie się tego. Tego się nie da jeść. Robimy krótką przerwę techniczną. Musi trochę wietrzyć. Postanowiliśmy dać jeszcze jedną szansę tym fasolkom. Po tym jak wietrzyliśmy pokój z tych różnych smaków, bo naprawdę te fasolki śmierdzą. Jak jest niedobry smak, to one śmierdzą go okropnie. Naprawdę okropieństwo. Lepiej by to robić na dworze. My jesteśmy tutaj w zamkniętym pomieszczeniu razem z specjalną ekipą ratowników, którzy nas na pewno uratują.
Dobrze, więc tak, wysypiemy jeszcze chwilkę, jeszcze troszkę i damy ostatnią szansę tym pasworkom. Dobra. Tu wylosuję. O to wezmę. Dobra. Sprawdzamy, co to może być. Więc tak, według naszej legendy. Bardzo podobny kolor. Mamy tu trzy takie same fasolki, które są opisane różnymi smakami. Może to być wisienka, może to być cynamon, ale może być to dżownica. Nigdy nie jadłem dżownicy. Chcę się przekonać. Ewidentnie wisienka. Bardzo dobre. O, nie zawiodły mnie. Okej, teraz próbuję minionki. Minionki to jest bajka dla dzieci, więc powinny być całkiem dobre. Dobra, losujemy. Jemy sobie co? Ja już chyba wiem, co to może być. To może być czekolada. Albo jedzenie dla psa. Jedziemy z tym koksem. Czekolada! Bardzo polecam na pochodki. Zrehabilitowały się, naprawdę świetne są. I bardzo ci powiem. To akurat jest pyszne. Okej, okay. Jeszcze spróbujemy o te czarne. Albo nie próbujemy, bo to jest pieprz. Jednak kończymy. Filip, wiesz co, lepiej nie schowaj, bo szanse nasze szczęście się zupełnie wyczerpało. Na pewno. No Filip, kończymy, dajemy końcową ocenę. Ej, Filip, później to będziesz więcej. Okej, okay, no tak, oceniamy ten produkt jako w miarę dobry, czasami nie. Może się tam widzieć coś naprawdę niedobrego. Cześć. Pa. Możecie mi coś mówić. Ale proszę mówcie, bo ja chcę sprawdzić jakość głosu. Dobra. No dobra, no to... O, tu mamy Jelly Beansy. Cześć, to Kuba. Cześć, to Filip. Kupiliśmy, Piotrze, mamy cukierki z innych krajów. Na przykład te Warheadsy z USA. I inne Warheadsy też z USA. Uwaga, cukierki o smaku minionków. Super, cukierki o smaku Harry'ego Pottera. Dalej są o smaku Harry'ego Pottera. Pop-tarts. Teraz spróbujemy paluszki. Powtórz jeszcze.